dzisiaj otwieramy Uniwersytecką Poliklinikę Weterynaryjną. Proszę Państwa, w 2010 roku rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Karol Musioł i rektor Uniwersytetu Rolniczego Janusz Mija podpisali porozumienie, na mocy którego postanowiono uruchomić w Krakowie weterynarię. Gratuluję pięknego obiektu. Wrażenie to przede wszystkim radość ogromna, bo po tylu latach weterynaria dostała to, o czym marzyła, czyli poliklinikę. Z prawdziwego zdarzenia kliniki, na których studenci będą mogli wykorzystywać swoją wiedzę i uczyć się praktycznego wykonywania zawodu. To cudowny obiekt, świetnie zrobiony, świetnie wyposażony. I myślę, że będzie jednym z najładniejszych obiektów klinicznych weterynarii w Polsce. Jest to obiekt wyjątkowy. Jest to obiekt, który jest wyposażony w unikatowy sprzęt. Z diagnostyki obrazowej, takim jak ultrasonografy różnego rodzaju przeznaczenia, takim jak na przykład do badania układu mięśniowo-szkieletowego. Rezonans magnetyczny trzytesnowy, który daje nam naprawdę bardzo szerokie możliwości, nie tylko kliniczne, nie tylko diagnostyczne, ale również badawcze. Posiadanie przez nas tego aparatu pozwoli na to, żeby inne wydziały również z naszego uniwersytetu korzystały z tego do badań własnych. Studiowanie w tak nowoczesnym obiekcie będzie czystą przyjemnością dla studentów. Zazdroszczę tym, którzy mają po 20 parę lat. Warto. Służyły w przyszłości jako lekarzowi weterynarii. To jest radość, to jest satysfakcja, to są wyzwania dla nas wszystkich, szczególnie dla nauczycieli akademickich, a ogromna szansa dla studentów. Przede wszystkim jeśli chodzi o zdobywanie umiejętności praktycznych, to właśnie klinika ma to zapewnić. W klinice studenci będą zdobywać umiejętności praktyczne, które są bardzo przydatne w pracy lekarza weterynarii. Warto wspierać uniwersytety, warto wspierać uczelnie wyższe. W Małopolsce to od wielu lat realizujemy. Niemniej jednak dzisiaj, mówiąc o klinice weterynarii w Wrzątce, mówimy jasno, że oprócz tego nowoczesnego sprzętu, nowoczesnego budynku, również dajemy dużą szansę młodemu człowiekowi, który jest na kierunku weterynaria, również będzie mógł poznać leczenie małych zwierząt poprzez nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, sale operacyjne, ale również będzie mógł skorzystać z wiedzy wykładowców. I to jest bardzo ważne przy połączeniu tych wszystkich elementów, mówimy jasno, że ośrodek w Wrzątce jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.